słuchajcie, jesteśmy na festiwalu grozy i fantastyki. Jak widać, bardzo dużo tu się dzieje. Mijamy różnego rodzaju stoiska, mijamy graczy. Zainteresowanych jest grami, fantastyką, ale mamy też różne elementy, które są około fantastyczne. Jest też coś dla wielbicieli heavy metalu. Teraz idziemy w kierunku miejsca, gdzie to się wszystko będzie odbywało, gdzie będzie nasze przedstawienie. Wchodzimy do podziemia. Głębokiego podziemia, prawdę mówiąc. Jeszcze trwają przygotowania. I my także tu jesteśmy. Nie ma wyższego poziomu świadomości niż brak świadomości. Pana ojciec osiągnął sukces, pański brat tylko go powtórzył. Oni obaj zginęli. Zaczął zrywać swoją twarz. Mój ojciec nie miał pojęcia, jak można było wytrzymać taki bunt. Czego się dowiedziałeś? Co się stało? To Zaut. Co takiego? Zaut, pomóż mi. To pudło zaraz się odwraci. Przytrzymaj tutaj. O czym ty mówisz w ogóle? Coś ty właściwie przyniósł? Oglądałeś zdjęcia? Nie. Znaczy trochę. Nie jestem w stanie oglądać jeszcze zdjęć Kuby. Zdjęcia naszej rodziny. Ojca? Nie. Jeszcze nie oglądałam. Ale co ty masz na myśli, mówiąc, że to Zaut? Aleksander, to ty. Nic nie mówisz. Coś się stało. Pana syn miał pana uprzedzić, że przyjdę. Kim tam jest? Jestem bratem Jakuba, syna. Wystarczy. Wiem, czy jest pan synem. To już zawsze się będzie za mną ciągnąć, dopóki nie zdechnę. Chciałem tylko zapytać o ojca. Halo? To ja. Co się stało? Ja odkryłem nowe okoliczności dotyczące śmierci Kuby. Muszę niezwłocznie się z tobą zobaczyć. Dobrze. Przyjedź jak najszybciej. Ja też muszę ci coś powiedzieć. Po tych wszystkich latach obojętności wpadasz jak huragan. Przetrząsasz dom. Okradasz ludzi. Wypytujesz. Snujesz dziwne teorie. Wiesz, może ja właśnie w ten sposób przeżywam swoją rozpacz? To była terapia. To dlaczego Zaut ukrył to przede mną? Dlaczego ty mi nic nie powiedziałeś? Dlaczego dopiero teraz mi mówisz, że to był twój pomysł? Co ty przede mną ukrywasz, Anno? Terapia okazała się nieskuteczna. Nie chcę tu być, Anno! Przecież właśnie tego szukałeś. Do tego dążyłeś. Znalazłem. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ja sobie zdaję jakby sprawę z tego, że
To jest tekst tego typu, że wejście w niego generuje, powiedzmy, konieczność sięgnięcia po takie pokłady emocji, które są czasami niezbyt fajne, ale intensywne i później tę energię czuć. I to fajnie. Ja się bardzo, bardzo się cieszę z tego, że jeżeli udało mi się tego typu emocje wyzwolić, to naprawdę mogę Wam tylko bardzo za to, za ich pokazanie podziękować.